Nauka języka obcego to ciężka praca i ogrom czasu. Internet pełen jest cudownych metod i urządzeń mających pomóc w błyskawicznym opanowaniu języków obcych. Tymczasem prawda jest taka, że bez dostatecznego wysiłku i czasu nie osiągniemy sukcesu. Do nauki powinniśmy wykorzystywać niemal każdą wolną chwilę. Według Beaty Szczeciny istnieje wiele nowych i sprawdzonych metod nauczania, ale żadna z nich nie wleje nam bezboleśnie do głowy znajomości języka. Każdy chciałby usłyszeć, że pewnie są metody, jest jakaś jedna świetna, cudowna metoda, która pozwoli szybko i skutecznie nauczyć się języka obcego. Sama uczyłam się, bo uczę języka angielskiego, więc najpierw sama musiałam się go nauczyć i muszę zmartwić wszystkich, że jest to naprawdę bardzo żmudny proces, ale na pewno opłacalny. Nie ma jednej metody skutecznej, jest to kompilacja różnych metod. Na ich skuteczność, jak podkreśla nasza rozmówczyni, składają się trzy czynniki. Pierwszym z nich i zarazem fundamentalnym jest motywacja. Każdy wie, kto wyjeżdżał gdzieś na wakacje, że wyjazd na wakacje i możliwość posługiwania się językiem angielskim, na przykład za granicą, to jest super motywacja. Bo wiemy, że wtedy, kiedy potrzebujemy mówić po angielsku, to wtedy natychmiast przychodzi do nas taka myśl, że no następnym razem to już jak pojadę, to na pewno się przygotuję, tak? Czyli się przynajmniej komunikatywnie tego angielskiego się nauczę. Otaczajmy się poznawanym językiem na wszelkie możliwe sposoby. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, zakładajmy na uszy słuchawki, z których sączą się słówka, słówka, słówka. Albo zdania, które chcemy opanować. Niektórzy zniechęcają się szybko, ponieważ mówią, że jest to trochę nudne zadanie uczyć się i wkuwać słówek, i regułki jakieś gramatyczne. Dlatego różnorodność jest tutaj bardzo ważna. Oprócz tego, że trzeba kształcić od razu wszystkie umiejętności językowe, poczynając od gramatyki, słownictwa na mówieniu, czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu kończąc, to przeplatanie tych wszystkich umiejętności oglądaniem filmów, słuchaniem muzyki, czyli na przykład spisywaniem tekstów z piosenek, czy zajęcia z native speakerami, którzy są obecnie u nas też w Suwałkach, naprawdę tak bardzo urozmaica ten proces nauki, że myślę, że nawet niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak szybko można w ten sposób przyswoić ten język. Trzecim elementem, o którym nie powinniśmy nigdy zapominać, jest równowaga pomiędzy praktycznym zastosowaniem języka a jego teorią. Trzeba zacząć uczyć się od dobrych podstaw. Trzeba mieć dobre podstawy, żeby później sprawnie kontynuować nawet samodzielne uczenie się języka. I gramatyka to coś, co jeżeli chcemy być komunikatywni i sprawni gramatycznie, to też trzeba zacząć też od gramatyki. I takie podstawy gramatyczne to bardzo ważna rzecz, ale nie trzeba z nimi przesadzać oczywiście, więc ta równowaga taka teorii do praktyki, ja myślę, że jakbyśmy podzielili to tak na procenty do 30 teoria i 70 praktyka, to by było takie dobre rozłożenie tych sił. A to powoduje, że jeżeli będziemy 30% poświęcali na teorię, a całą resztę na praktykę, to nie będzie to ani nudne, ani nużące, a na pewno efektywne. Doświadczeni pedagodzy wiedzą i radzą, by języka obcego, tak jak wielu innych umiejętności, uczyć się krótko i często. To lepsze rozwiązanie niż nauka raz lub dwa razy w tygodniu przez kilka godzin. Systematyczność, zdecydowanie. Systematyczność poprawia motywację, bo pokazuje nam, że kilka minut dziennie, nawet 10-20 minut dziennie nauki pokaże, że efekty przyjdą szybko. Także systematyczność to podstawa. Naukę powinniśmy sobie zaplanować. Plan nauki jak najbardziej może być poprzez zapisanie się na jakiś kurs. I tutaj polecam kursy, które prowadzimy w SJOTOWP w WSZ-cie. Są to kursy na różnych poziomach. Są to kursy z lektorami doświadczonymi tutaj z PWSZ-u, jak i z native speakerami, więc one są tak urozmaicone, że na pewno nie będą naszych uczniów nudziły. Dodatkowo można sobie planować też kursy za granicą, tak? Mamy szereg możliwości. No oczywiście jedyna przeszkoda to na pewno finanse,
Ale jeżeli ktoś ma wystarczającą motywację, to myślę, że można też z takich kursów korzystać. Nasi studenci korzystają z takich wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Wyjeżdżają na praktyki czy na studia i właśnie korzystając z tego, że najpierw uczą się języka u nas tutaj też na uczelni, to później mogą to sobie jeszcze szlifować właśnie podczas takich wyjazdów. Oczywiście uczyć się możemy samodzielnie, ale wymaga to ogromnej dyscypliny. Jeżeli ktoś ma dobre podstawy, tak jak wspomniałam na początku, czyli takie wyszlifowane zasady, to później już można się uczyć i samodzielnie. Natomiast myślę, że podstawy to trzeba zdobyć przy pomocy wykwalifikowanego nauczyciela. Zanim wybierzemy kurs, powinniśmy sprawdzić kompetencje trenerów. W naszym mieście mamy kilka ciekawych i niestandardowych propozycji. Mamy ten tak zwaną NLP, tak? Metodę, ale to jest, tak jak mówiłam, no jedna metoda nie wystarcza. Natomiast w dzisiejszej dobie wiemy, że technologia idzie do przodu i na pewno kiedyś korzystaliśmy z fiszek tak zwanych. W tej chwili mamy różne aplikacje do nauki słownictwa. Na przykład są to darmowe aplikacje na każdy telefon komórkowy, na smartfona, czyli Study Blue czy Anki. Są to aplikacje, które też ułatwiają przyswajanie wiedzy, przyswajanie słówek przede wszystkim, bo myślę, że większość z uczących się ma problem właśnie z systematycznym przyswajaniem słownictwa. Również oglądanie filmów. Wiem, że młodzież często korzysta z różnych kanałów, gdzie oglądają filmy w oryginale, czy tylko z napisami angielskimi, to też myślę, że jest bardzo dobry sposób na to, żeby wzbogacać słownictwo. Na rynku dostępne są też e-booki z funkcją dotykowego słownika. Ciekawym pomysłem jest też zgłębianie innych, interesujących nas dziedzin nauki poprzez sięganie na przykład do literatury wydawanej w języku, który staramy się przyswoić.